Dostałem takiego SMS-a, że jeden z kibiców chciał ze mną solówkę po meczu. Kilka pytań, odpowiesz mi tak lub nie, masz jednego pomidora. W 2023 roku wrócę do reprezentacji Polski. Tak. Legia to największy klub, w jakim grałem. Pomidor. Moim kolejnym gościem na zgrupowaniu w Belek będzie Rafał Augustyniak, piłkarz Legii Warszawa, z którym mieliśmy tylko 30 minut na rozmowę, ale gdybyśmy mieli godzinę, pewnie tyle byśmy rozmawiali. O Legii, o ultrasach Widzewa, o propagandzie w Rosji. Zapraszam. A nie masz wrażenia, że życie troszkę zabawiło się z tobą w grę pod tytułem Trudne wybory? Bo tutaj z jednej strony Rosja i co robić w momencie, gdy Rosja najeżdża na Ukrainę. Z drugiej strony propozycja z Legii, gdy zawsze podkreślałeś, że czułeś się Widzewiakiem. Jest coś w tym? Też moja sytuacja rodzinna mi bardzo dużo pomogła i bardzo się cieszę, że tutaj jestem, że mogę być przy rodzinie z synem i to jest dla mnie najważniejsze. Ale to była też taka sytuacja, że tam były problemy z ciążą i do tego momentu jeszcze tak nie myślałem o tym, ale jak zacząłem te problemy z ciążą, że tam naprawdę mogło się nieciekawie skończyć, to widziałem też po żonie, że chciałaby, żebym był przy niej. No i stwierdziłem, że ona jest najważniejsza dla mnie w tym momencie i dziecko, a nie tam jakieś sprawy kibicowskie, czy to Widzew, czy Legia. I tak jak mówię, no bardzo się cieszę, że tutaj jestem, bo jestem przy rodzinie. A jakie SMS-y dostawałeś z Łodzi, ze Zduńskiej Woli po transferze? No możesz coś zacytować? No była taka jedna, to nawet, no nie wiem, czy to śmieszne, czy nieśmieszne, ale no dostałem takiego SMS-a, że jeden z kibiców chciał ze mną solówkę po meczu w Łodzi. I co mu odpisałeś? Nic nie odpisywałem, bo też po co wchodzić w takie historie i dawać komuś satysfakcję, że mu odpisałem. Dla mnie to bez sensu wchodzić w takie właśnie w takie rozmowy z takimi ludźmi. A miałeś jakieś na przykład pogróżki, jeżeli chodzi o życie nawet? Czy może o życie nie, ale no tam były takie, no, że no, wyzwisk było no, niesamowicie dużo i to nie tylko mnie, bo i do mojej żony też trafiały takie wyzwiska, no ale no, ludzie po prostu są różni. Bolało cię to w jakiś sposób, że z środowiska, w którym się gdzieś tam wychowałeś, z którym byłeś związany emocjonalnie, dostajesz tego typu wiadomości? Troszeczkę tak, ale no, troszeczkę też mnie zaskoczyło, że to nawet tacy znajomi, z którymi gdzieś tam grałem w piłkę w Zduńskiej Woli jeszcze, jak grałem w młodzieżowych drużynach, to tam ludzie, z którymi grałem w piłkę, też takie rzeczy pisali. No, myślę, że jakby spotkali mnie na ulicy, to by w życiu do mnie się nie odezwali, nic takiego nie powiedzieli, ale no, w internecie to każdy jest odważny i każdy jest cwaniakiem, nie może sobie cwaniakować, ale no, myślę, że tak na ulicy by mnie spotkały te osoby, które to pisały, to by na pewno tego mi nie powiedziały prosto w oczy. No właśnie rozmawiamy niedługo po świętach Bożego Narodzenia. Zawsze się zjeżdża gdzieś do swoich rodzinnych stron. Nie miałeś takiej sytuacji, że ktoś właśnie się z tobą spotkał z tych rodzinnych stron i coś ci powiedział? Nie. Raczej się nie spotkałem, bo tak naprawdę to święta spędzałem w rodzinnych stronach, ale tak nigdzie tak naprawdę nie wychodziłem na miasto. Gdzieś tam nie spotykałem się z ludźmi na mieście, więc tak nie było, bardziej w bliższym gronie. Często piłkarze mówią, czy trenerzy, którym się gdzieś zdarza przeczytać coś niemiłego o sobie w internecie na przykład, że po nich to spływa, ale nie spływa to po rodzinie. Czy też tak było u was, że twoja żona w pewnym momencie już naprawdę była załamana tym wszystkim, co się dzieje? Może nie tyle, co załamana, ale cały czas jej tłumaczę, że żeby nie czytała Twittera, bo tam naprawdę jest wylew takich... Ludzie wylewają swoje żale tam. No wiadomo, że Twitter też służy do komunikacji, do takich... Można dużo rzeczy z niego wyciągnąć dobrych, ale też jest bardzo tam dużo nienawiści i zawiści. I myślę, że to jest takie ważne, żeby czasami nie czytać tego, co tam ludzie piszą, bo naprawdę ja na przykład nie mam Twittera, nie czytam tego wszystkiego, ale no żona mi czasami coś tam cytowała, no to i naprawdę było widać, ponieważ że to gdzieś tam do niej trafia, ją boli to, no więc jej tłumaczyłem, że po prostu to nie czytała, no bo po co się tym zajmować. No właśnie ty
ty nie tylko byłeś kibicem Widzewa, ale też nie tylko byłym piłkarzem, ale też kojarzę, że jako piłkarz Miedzi Legnica, grający w Ekstraklasie, zdarzyło ci się nawet jechać na mecz Widzewa drugoligowy, żeby wraz z ultrasami dopingować Widzewa. Nie było tak, powiedz szczerze, nie było takiego momentu choćby minimalnego zawahania przy ofercie z Legii, że ze względu na ten Widzew, no musisz to przemyśleć. Czy jednak ta oferta była zbyt dobra, żeby w ogóle się zastanawiać? Nie, no oczywiście, że była. Jak menadżer mi powiedział o Legii, to się tylko uśmiechnąłem i tak sobie pomyślałem, nie ma szans w pierwszym momencie. No tak jak mówię, no ta sytuacja rodzinna tutaj dużo zmieniła. Też dzwoniłem do jednej osoby, no nie będę zdradzał do kogo, ale no ta osoba na pewno wie kto to jest. To jest osoba, która tam była bardzo mocno w środowisku kibicowskim związana i też z nim rozmawiałem. Dostałeś akcept od tej osoby? Może nie tyle co akcept, ale no, tak powiedział, że będzie po mojej stronie, ale... Później że każdą, może nie, że będzie po mojej stronie, ale zrozumie każdą moją decyzję, że przyjmie tą decyzję, nie? Więc tak było. No ciężka to była decyzja, no ale no, tak no, powtórzę jeszcze raz, no, że ja się bardzo cieszę, bo jestem przy rodzinie i to jest bardzo ważne. No. A odwracając to i patrząc na kibiców Legii, czy z ich strony nie miałeś nigdy żadnych nieprzyjemności w związku z widzowską przeszłością? Nie, zero. Zero takich rzeczy. Nawet są takie często sytuacje na meczu, gdzie tam, nie wiem, jakaś sytuacja jest przy rzucie rożnym i widzę czasami kibiców Legii, że tak no, śmieją się do mnie, żebym tam śpiewał, czy żebym pokazał Elkę, czy coś takiego, nie? Więc czy nawet po meczu, jak śpiewamy wszyscy razem, jest teraz taka przyśpiewka, którą tam zawsze po każdym meczu śpiewamy, no to tam widzę właśnie z trybun, że próbują mnie zachęcić też do tego, no ale no, nie śpiewam wszystkiego. No. Jak wyglądała twoja radość po meczu Widzewa z Legią, gdy wygraliście 2-1 na wyjeździe? No to no też nie chciałem się tak mocno cieszyć. No wiadomo, że byłem wtedy już w Legii i oczywiście, że chciałem, żeby Legia wygrała. Ale pamiętam, jak się rozgrzewałem i strzeliśmy na 1-0 i trener przygotowania fizycznego Sterzio na mnie tak wskakiwał, tak on bardzo emocjonalnie reaguje na każdą naszą zdobytą bramkę. Ja nie chciałem tak mocno reagować emocjonalnie, bo dookoła kibice, więc nie chciałem tego tak pokazywać, że się tak bardzo cieszę. No ale no, ciężko też było ukryć emocje, no, że pamiętam jak też wszedłem na boisko i się zaczęła jazda. No. Nie wiem, kibice zauważyli gdzieś tam. Będę była taka sytuacja, że wszedłem na boisko i pokazałem coś takiego do chłopaków naszych, żebyśmy byli skoncentrowani. Nie wiem, gdzieś tam później ze środowiska tam moi znajomi ze Zduńskiej Woli mówili, że którzy byli na meczu, że kibice Widzewa odebrali to, że pokazywałem, że oni są idiotami, że tak się zachowują. No i tam parę butelek poleciało i pamiętam, że ten mecz był na chwilę przerwany. Masz poczucie, że to będzie z roku na rok maleć ta skala jakiejś takiej niechęci czy agresji, czy to jednak będzie utrzymane na tym poziomie, jak ci się wydaje? Myślę, że... Kurde, ciężko powiedzieć. No, mam nadzieję, że to troszeczkę się uspokoi i nie będzie tak odbierane, no ale no, wiemy, jakie jest środowisko kibicowskie i oni pewnych rzeczy nie zapominają. Kiedyś trener Stokowiec, namawiając cię na grę w Polonii Warszawa, powiedział, że zakochasz się w Warszawie. Muszę spytać, czy już się zakochałeś w Warszawie? No, może nie tylko zakochałem, ale spodobało mi się naprawdę. Miło mi się mieszka w Warszawie. W sumie też tak jakoś dużo nie bywam, bo mieszkam w takiej okolicy, że akurat mam prosty wyjazd na Eskę i dojeżdżam do Książenic bezpośrednio, więc tak dużo czasu nie spędzam w centrum Warszawy, ale spodobało mi się. A byłeś mentalnie gotowy na Warszawę, na grę w Legii, bo to nie jest takie oczywiste. No, można powiedzieć, że nie byłem gotowy na grę w Legii. Znaczy może nie tyle, że nie byłem gotowy na grę w Legii, ale nie spodziewałem się tego, że będę grał w Legii. No ale cieszę się, że tutaj jestem, szybko się zaklimatyzowałem w drużynie i czuję się tutaj naprawdę dobrze. To może nie o tą mentalną gotowość chodziło, tylko że to była oferta, której się nie dało odrzucić, biorąc też pod uwagę, że grałeś w Rosji i jednak pewnie po głowie chodziła jakaś ucieczka. No tak, no przede wszystkim to jak zaczęła się ta wojna w Rosji, to pierwsze moje myśli były takie, że jak najszybciej stamtąd uciekać, bo
bo zamykały się też drogi wyjazdu z tej Rosji, bo tak naprawdę można było przez Turcję tylko wracać. No, my mamy o tyle szczęście, że jesteśmy Polakami i mamy granicę z Kaliningradem i mogłem tam jakąś autem przekroczyć tą granicę, ale to też nie było jakoś bardzo łatwe, bo troszeczkę nas sprawdzali z żoną, wszystkie nasze bagaże, to wszystko było bardzo sprawdzane, więc cieszę się, że udało się stamtąd wyjechać. Rosji jeszcze będę chciał z Tobą porozmawiać za chwilę. Natomiast pół roku, który jesteś w Legii, to już jest taki wystarczający okres, żeby człowiek mógł sobie zrobić jakiś bilans plusów, minusów. Co Cię w Legii zaskoczyło na plus, a co nie do końca po tym transferze spełniło Twoje oczekiwania, jeżeli coś takiego jest? Czy na plus na pewno organizacja klubu i ta baza w Książenicach, bo to jak profesjonalnie tam wszystko jest zrobione od samego początku, od samych posiłków, jak mamy przygotowane śniadania, obiady, po przygotowanie do treningu, jakie warunki mamy do treningów, to wszystko jest na poziomie naprawdę. No pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, bo nawet w Rosji nie było takich warunków, jakie mamy tutaj w Warszawie, więc to jest ogromny plus. No i myślę, że to jest taki plus, że powinien przyciągać tutaj dużo zawodników, bo mało klubów ma taką możliwość w Polsce. Jakieś minusy po transferze? Minusy to bardziej może gdzieś tam odczułem ze strony kibiców, ale innej drużyny, ale to takie już mniejsze minusy. No wiadomo, że tam były jakieś niesmaczki ze strony kibiców z Łodzi, ale... Myślałem, że wśród minusów mimo wszystko wymienisz brak powrotu do reprezentacji Polski, bo jednak przychodząc do Legii, to gdzieś jednak pewnie po głowie coś takiego chodziło. No na pewno chodziło, bo byłem bliżej, ale też byłem bez okresu przygotowawczego. Tak naprawdę dwa miesiące sam trenowałem i to też nie tak łatwo wskoczyć od razu na swój poziom, jeszcze tym bardziej, że zacząłem grać też nie na tej pozycji, na której grałem w Rosji przez 3 lata, więc powoli teraz ten okres przygotowawczy tutaj, który był w grudniu w Warszawie, teraz tutaj zaczęliśmy w styczniu tutaj, więc myślę, że to ustabilizuje troszeczkę moją pozycję. Ale też to, że trenuję już na pozycji, na której najprawdopodobniej będę grał, więc to jest dla mnie bardzo dobre. No to było też pytanie z Twittera właśnie, jak rzuciłem tematem, że będę rozmawiał z Tobą. Na jakiej pozycji będziesz grał? Więc troszkę tutaj zdradzasz już, tak? No troszeczkę zdradzam. No, cały czas trenuję na środku obrony, więc myślę, że to jest na ten moment moja docelowa pozycja. Mhm. A patrzycie w ogóle jeszcze w górę tabeli w kierunku Rakowa, bo jest 9 punktów różnicy. Legia to jest klub, który Dariusz Mioduski swojego czasu powiedział, zawsze musi walczyć o mistrzostwo. Czy jest teraz jeszcze taka pompka na gonienie Rakowa, czy nie myślicie ze względu właśnie na tą odległość i to, że Raków słabszy wiosną nie będzie? Czy może nie tyle, że pompka, na pewno w drużynie nie pompujemy się na to, że gonimy za wszelką cenę, bo tak naprawdę będziemy patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. Mam nadzieję, że zagramy lepszą jeszcze rundę niż jesienną i wszystko jest możliwe w piłce. No, tak naprawdę to jest 9 punktów, ale to są 3 mecze, więc czemu nie? No, będziemy grać z meczu na mecz i tylko patrzymy przede wszystkim do góry tabeli, no, bo za siebie się nie będziemy oglądać. Więc mam nadzieję, że to się tak poukłada, że ten wyścig będzie trwał do samego końca. Ta liga będzie ciekawa. A przechodząc do Rosji, ty już wspomniałeś, że zostałeś na prośbę prezydenta klubu. Nie byłeś w żaden sposób przymuszany do zostania, nie było jakiegoś szantażu, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Nie, bardzo akurat tam miałem bardzo dobre relacje z prezydentem i miałem też rozmowę, bo tam było tak, że było nas chyba 7 obcokrajowców i nagle zostało tylko nas 3. Ci, co tam chcieli i mogli, to pozawieszali swoje umowy i zostałem tylko ja, Chorwat i Rumun, który był kapitanem. Więc no, tak naprawdę nas było też mało do grania, więc prezydent powiedział, że to jest sprawa polityczna, a futbol to są dwie różne sprawy i ja też do takiego wniosku wtedy doszedłem, że te 3-4 miesiące po prostu czułem się bezpiecznie też przede wszystkim. Z żoną byliśmy tam bezpiecznie, więc stwierdziłem, że te 4 miesiące wytrzymam i pomogę zespołowi. Stwierdziłeś to w momencie, gdy była rozmowa o właśnie Twoim pozostaniu, natomiast w ciągu tych 4 miesięcy, czy coś się w Twoim myśleniu zmieniało, że jak sobie w ogóle z tym radziłeś, z byciem w Rosji przez ten czas po ataku? Czy to było tak, że z rosyjskich mediów, z telewizji i tego wszystkiego ten przekaz był taki, że Rosja nic złego nie robi,
i tak naprawdę oni bronią swoich obywateli przed Ukrainą. Wiadomo, że to troszeczkę inaczej wygląda, też nie chcę w to wchodzić, nie chcę też o tym tak rozmawiać i być jakimś ekspertem w tym. No ale ja się tam czułem bezpiecznie, no, my jako zawodnicy i to wszystko, wszyscy tam wokół byliśmy bezpieczni, więc nasze życie się tak naprawdę, osób, którzy mieszkali w Rosji, się nie zmieniło. Co po ataku mówiło się w Rosji? Tylko nie mówię właśnie o tym przekazie medialnym, tylko o zwykłych ludziach. Co oni mówili? Czy oni do końca, na początku w ogóle nie dowierzali w to, bo to pamiętam, jak my byliśmy wtedy na obozie i już wtedy się zaczynały rozmowy, bo mieliśmy dwóch Ukraińców też w drużynie i zawsze jak chodziliśmy na posiłki, to zawsze prezydent się pytał ich, czy co z tego będzie. Będzie wojna, czy nie będzie? No nikt tak naprawdę nie wierzy w to, że to może że ta wojna może wybuchnąć. No i oni na początku w to nie wierzyli w ogóle, że tak będzie, ale później było tak, że oni w ogóle jakby nie wierzyli w to, co się tam działo, Rosjanie. Oni jakby byli po stronie rosyjskiej. No i tak naprawdę przez jakiś czas, jak rozmawiałem z nimi, to uważali, że to jest złe, ale jak wyjeżdżałem, to miałem też rozmowę z kapitanem, rozmawiałem z kapitanem, to jakoś ostatnie dni moje w Rosji i się pytałem, jak ludzie na to reagują, nie? No i on mi powiedział coś takiego, co do dzisiaj pamiętam, że według, on tak powiedział, teraz zacytuję, że według mnie Putin dobrze robi. Więc gdzieś już, jak tacy zwykli ludzie, którzy są w piłce i tyle lat, tak mówią, to tam naprawdę ten przekaz medialny i to wszystko, to myślę, że biorą troszeczkę ludziom mózgi i wszyscy wierzą w to, co się mówi w telewizji. A jak wygląda właśnie ta propaganda w Rosji? To jest takie dawkowanie jej kroczek po kroczku, takie wylewanie ludziom tej propagandy do głowy, czy takie nachalne z każdej strony takie uderzanie tą propagandą, że nie da się od tego uciec? Znaczy, no, myślę, że taka właśnie bardzo duża propaganda, bo to było tak, że w telewizji był taki specjalny program od tam nie wiem, od 8 chyba do 16 i cały czas był taki, to nazywało się specjalny wypusk i cały czas mówili o wojnie, tam zapraszali jakichś ekspertów, zapraszali jakichś byłych wojskowych, takich różnych ludzi i oni cały czas rozmawiali o tej wojnie i jakby próbowali ludziom mówić, że, no, że Putin robi dobrze, że chroni państwo rosyjskie przed Ukrainą, bo gdyby oni tak nie zareagowali, to Zachód by zaatakował Rosjan. No i myślę, że jeżeli ludziom tak się mówi, a ludzie w to zaczynają wierzyć. A co z tymi ukraińskimi piłkarzami się stało, o których przed chwilą wspomniałeś? Jeden zakończył karierę. Bramkarz, on akurat na tym obozie przedłużył kontrakt o rok, no ale wyjechał z rodziną, a drugi Ukrainiec to był naszym kapitanem tam i później właśnie ten Rumun był, jak on odszedł. No to była taka sytuacja, że jego rodzina była właśnie w Kijowie mieszkała i to było o tyle taka sytuacja, że i chciał zabrać rodzinę do Barcelony. Ale tam mama jego żony miała coś tam, jakąś wizytę jeszcze u lekarza na piątek zaplanowaną, a ta wojna się zaczęła w czwartek. No i oni powiedzieli, dobra, poczekamy na mamę i polecimy razem w sobotę. No ale już nie zdążyli wylecieć i on musiał, też zawiesił kontrakt. Pojechał do nich właśnie tam, próbował się dostać na Ukrainę, no ale się nie dało. No to gdzieś tam na granicy czekał na nich. No ale teraz jak widzę, z tego co widzę, to wrócił do Rosji i gra, jest znowu kapitanem. No to ciekawe. A czy te sankcje, o których wszyscy tutaj słyszeliśmy, w jakikolwiek sposób dotknęły Rosjan? No widzieliśmy zamykane sklepy, likwidację marek, problemy z transferami pieniędzy. Dotknęło ich to, czy zupełnie sankcje nieskuteczne? Czy początek to bardzo zaczynały dotykać, bo oni tak naprawdę tam był taki moment, że pierwsze dwa miesiące to w kalejdoskopie to wszystko się zmieniało. Kurs samego rubla, on nagle wyskoczył, powiedzmy, że jak wojna się zaczynała, to kurs rubla do euro był tam 85, 1 euro to było 85 rubli, a nagle wojna się zaczęła, to wyszybało do 270 i wtedy ludzie zaczęli panikować, tam zaczęło się w sklepach, zaczęli wykupywać dużo bardzo produktów, kupowali tam jakieś rzeczy
No ale później jak to wszystko zaczęło się tak uspokajać, no to tak oni zauważyli, że po tym boomie dwumiesięcznym takim nagle wszystko zaczęło wracać do normy i tak naprawdę zaczęli te sankcje jakoś obchodzić, bo zablokowali SWIFT, to zaczęli przez inne kraje jakieś przelewy robić, więc myślę, że Rosjanie tak mocno tego nie odczuli. A jest w Rosji taki kult jednostki, jeśli chodzi o Putina, czy po prostu jego akceptacja, że Putin jest i to jest dobry władca, czy jednak to pierwsze? Znaczy, tam jest tak, że oni szanują go bardzo, ale ciężko też się wychylić tam ludziom, bo pamiętam, też były takie historie, że Putin zabronił tam używać słowa wojna, że jeżeli ktoś tam w mediach zacznie używać, to tam chyba do 15 lat łagrów tam do więzienia mógł ich zesłać za to, za samo używanie słowa wojna. I na Czerwonym Placu też pokazywali chłopaki filmiki, że ludzie wychodzili po prostu z białymi, czystymi kartkami, żeby zrobić protest. No ale tam od razu byli pacyfikowani, odrzucani i nie wiadomo, co się z tymi ludźmi działo. Więc no to jest tak troszeczkę, że ludzie są za Putinem, ale trochę muszą być za nim, więc... Ja kończąc dzisiejszy wywiad, chciałbym skończyć go tak, jak kończę wszystkie tutaj będąc w Turcji. Mianowicie taką krótką zabawą w pomidora. Po prostu przeczytam ci kilka pytań, odpowiesz mi tak lub nie, masz jednego pomidora do wykorzystania, którego nie musisz wykorzystywać. Dobra. Możemy zaczynać? Wyjeżdżając za granicę, nie spodziewałem się powrotu do Polski przed 30. Tak. Poprzednia runda była mimo wszystko rozczarowująca. Tak. Legia to największy klub, w jakim grałem. Pomidor. Jestem absolutnie pewien, że w trakcie mojego kontraktu będę mistrzem Polski z Legią. Tak. Gwizdy na Widzewie, gdy przyjechałem tam z Legią, zabolały mnie. Nie. Wciąż myślę, że chciałbym jeszcze kiedyś zagrać w Widzewie. Tak. W 2023 roku wrócę do reprezentacji Polski. Tak. Poziom Ligi Polskiej jest niższy niż rosyjskiej. Nie. To wszystko. Dziękuję. Wielkie dzięki.